Jak właśnie dostałem lampę od ciebie i sprawdzamy na warsztacie, po prostu wszystko działa, nie ma żadnej pomyłki. Ten przewód, który tutaj jest, to jest plus od postojówki, od tego białego ringu. I musisz go sobie wpiąć w tą postojówkę, która wchodzi tutaj, bo masz w kierunkowskazie żarówkę dwuwłóknową. Jedno włókno to jest postojówka, która świeci cały czas tak słabiej, a drugie włókno to jest prawdziwy kierunkowskaz, który świeci dużo mocniej. Także to podłączasz sobie pod ten plus światła pozycyjnego, ten kabelek. Teraz jest kostka H4. Jeżeli takiej nie masz, to ci też mogę tutaj dołączyć. W każdym bądź razie można te kable rozciąć. I wygląda to tak, że tutaj jest czarny przewód, ten skrajny boczny, to jest masa. Ten na górze, pin, to jest biały przewód i to jest światło krótkie. Niebieski to jest światło długie i teraz na aucie musi sobie sprawdzić, najlepiej miernikiem, jaki prąd na jakim przewodzie masz, czy to jest światło krótkie czy długie, i podpiąć pod właściwe przewody. I co ważne jeszcze, musi być napięcie 12 V co najmniej, no powiedzmy od 10 do 14, optymalnie 12. Jeżeli masz inne napięcie, to też mogą być kłopoty. Mało tego, spotkałem się w wersjach USA, że część rzeczy jest sterowane masą, czyli ta masa się pojawia albo znika, więc ten czarny przewód najlepiej sobie przedłużyć i na stałe dokręcić, nie wiem, do masy w samochodzie, czyli gdzieś do karoserii, czy nawet do akumulatora. A dalej, dalej tutaj lecimy z tym sprawdzaniem. Więc tak, ja biorę sobie przewód masowy i podłączam pod masę. Tutaj co mamy? Mamy plus postojówki i działa. Teraz podłączam pod biały przewód, czyli światło mijania, krótkie, i działa. Brakuje mi tutaj jeszcze jeden przewód. Dobra. I teraz długie. Ładnie się przesłona otwiera, co na ścianie widać. Mało tego, odłączam krótkie i mrugnę sobie długim, też działa samo długie tylko. Krótkie, odłączam nawet długie, także nie musi krótkie świecić. Można też mrugnąć sobie tym długim. Także lampy na pewno same w sobie są sprawne. Jeżeli pojawia się jakiś problem, no to wynika on z instalacji na aucie. I nie musisz się tutaj pod tą kostkę podpinać. Możesz sobie uciąć te przewody i podłączyć nawet pod swoją kostkę, czy inaczej. W każdym bądź razie, żeby wyeliminować część problemów, weź sobie czarny przewód, podłącz pod masę na aucie. No i dojdą później tylko przewody plusowe, które będzie trzeba podłączyć. Mało tego, mamy teraz projektor bilediowy. Ten LED pobiera dużo mniej prądu niż zwykła żarówka taka halogenowa. W związku z tym auto, czy komputer w aucie będzie widział jakieś anomalie. On może odcinać zasilanie na przykład na tą lampę. Jeżeli wyświetla ci błąd jakiejś spalonej żarówki, no to trzeba zastosować na instalacji oporniki, które uzupełnią tą energię, która pobór energii między zwykłym, jak, czyli tą różnicę, jaka jest między zwykłą żarówką a tym projektorem bilediowym. Thank you.